Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu, tym razem dla odwołujących, przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, które omówimy w dzisiejszym naszym vlogu, dotyczące zarzutów odwołania. Proszę Państwa, jak Państwo zapewne wiedzą, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza nie może orzekać w zakresie zarzutów, które nie zostały podniesione i skonkretyzowane. A zatem nie może też ustalać granic tych zarzutów i te zarzuty muszą być sprecyzowane w odwołaniu. Tymczasem 24 lutego 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 207/22 rozstrzygała właśnie sprawę dotyczącą zarzutów odwołania i odwołania, które zostało złożone w postępowaniu. Co ciekawe, w tym odwołaniu ograniczone zostały te zarzuty do gołosłownych i pozbawionych jakichkolwiek wywodów stwierdzeń, że inny wykonawca w istotnym zakresie nie zrealizował celów jakościowych i ilościowych. No i tutaj ten ogólne określenie zarzutu odwołania budziło istotne wątpliwości. Proszę Państwa, pamiętamy o tym, że nie może być sytuacji takiej, w której taki zarzut odwołania nie będzie w ogóle odnosił się do sytuacji faktycznej, do okoliczności faktycznych w danym postępowaniu. Odwołujący musi poprzeć swoje twierdzenia właśnie konkretnymi zarzutami faktycznymi, wskazać konkretne sytuacje. Ten przedstawiony zarzut musi konkretyzować dokładne okoliczności oraz zastrzeżenia, które do tych okoliczności ma odwołujący. Tutaj warto podkreślić, że Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie, która była rozstrzygana w 2009 roku, wskazał, że granice rozpoznania sprawy zarówno przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i później Sąd Okręgowy, bo pamiętamy, że teraz mamy Sąd Okręgowy w Warszawie, który te odwołania, skargi na decyzje i na wyroki KIO rozstrzyga, ale mieliśmy tutaj wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach i wracając do tego wyroku, KIO ani sąd nie mają prawa orzekać szerzej niż zarzuty odwołania. Czyli to zarzuty odwołania muszą być oparte na podstawie faktycznej. No i tutaj warto powiedzieć też, że Krajowa Izba Odwoławcza właśnie w lutym 2022 powołała się w swoim uzasadnieniu też na ciekawe orzeczenie z 18 stycznia 2019 roku, gdzie jednoznacznie wskazała, że odwołanie nie może mieć charakteru blankietowego. Czyli nie możemy mieć sytuacji, w której nie mamy skonkretyzowanych zarzutów, są po prostu blankietowe stwierdzenia, że coś było nie tak. Tak naprawdę musi być konkretny zarzut, konkretne okoliczności i konkretne uzasadnienie. Proszę Państwa, podsumowując, najistotniejszym z tego dzisiejszego vlogu są dwie rzeczy. Pierwsza, że zarzuty odwołania muszą być precyzyjne, a druga, że nie mogą być blankietowe, że nie mogą być gołosłowne, że nie mogą nie mieć uzasadnienia faktycznego. Ogólne stwierdzenie w takim zarzucie odwołania jest niewystarczające. Krajowa Izba Odwoławcza nie może się domyślać, jaki jest zarzut, jakie jest uzasadnienie takiego zarzutu. Dlatego też warto korzystać z profesjonalistów. Szołajski Legal Group pomaga w takich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, również w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i pomagamy właśnie w ten sposób, żeby te zarzuty konkretyzować i uzasadniać faktycznie. W związku z tym, jeżeli będą Państwo potrzebowali pomocy, to jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie pomożemy, a dzisiaj kończę. Bardzo Państwu dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Dziękuję i do usłyszenia.